Dobra, mamy to. Halo, halo, kochana załogo, dzień dobry bardzo. Czy ja tu wszystko dobrze ustawiłam? Chyba tak. Dobra, halo, halo, kochana załogo, dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj tak wyjątkowo spotykamy się w podcaście Fitness, Rozwój i Mindfulness dla zapracowanych kobiet. Moje drogie, jeżeli zdarzy się tak, że ja bez zapowiedzi złapałam Ciebie na żywo, to warto jest, żeby się przywitać, dać znać w komentarzu, skąd jesteś. I teraz będziemy sobie lecieć z podcastem. Moje drogie, chcę Wam tylko takie ogłoszenie jedno dać, z uwagi na to, że mam problem taki techniczny z Facebookiem i mój fanpage Anna Sośnierz, trenerka, nie działa. Na pewno nie jest w moim posiadaniu. To jeżeli rozmawiałyśmy tam ze sobą na Facebooku Anna Sośnierz trenerka, to napisz do mnie proszę Anna Irena Sośnierz. To jest mój profil osobisty, na którym jestem, do którego mam też cały czas dostęp, więc jeżeli byłyśmy w trakcie rozmowy lub masz jakieś do mnie pytanie, to tam właśnie najlepiej jest do mnie pisać. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, ponieważ zajmuję się tym od ponad 9 lat, że odchudzam pracowite kobiety, czy jak ja to mówię, zapracowane kobiety. I moje drogie, jeżeli, no właśnie, i dzisiaj będę mówić o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moje najskuteczniejsze klientki. Co dziewczyny mają, jakie mają cechy. I tu będzie kilka, naprawdę zajmie mi to maksymalnie, myślę, 10 minut, więc jeżeli masz tyle czasu, to zapraszam. Jeżeli to Cię ciekawi, to zawsze warto jest kliknąć dwa razy w ekran. Będzie wtedy też, będę też wiedzieć, że dobrze mnie widzicie, słyszycie i że wszystko dobrze działa. Dobra, skarby. Więc moje najskuteczniejsze klientki przede wszystkim, po pierwsze, to mają w sobie też, mają w sobie taką chęć do tego, żeby nauczyć się nowych rzeczy. Wygląda to tak, że wiadomo, nie mamy teraz aktualnie problemów z tym, że mamy za mało wiedzy, że nie mamy dostępu do informacji, bo tej informacji jest potężna ilość. Włączymy tylko telefon i napiszemy w Google, zapytamy o coś i już potężnej ilości, czy to na Wikipedii, czy na jakichś innych miejscach, tej wiedzy właśnie jest. Mamy ochotę przeczytać książkę, to od razu Storytel i leci nam w audiobooku książka. Często też wybieramy mądrze, dobre książki. Czytamy właśnie u jakichś tam specjalistów na social media odnośnie tych tematów, czy skarby, które nas ciekawią. Więc, co jest bardzo ważne, to my nie mamy teraz problemu z brakiem wiedzy. My mamy problem z brakiem wdrażania tej wiedzy. I właśnie moje klientki, tutaj też jest Aga, jest Ewa, czyli moja załoga, to są osoby, które właśnie są proaktywne. I wiadomo, że często mamy z tym pewien problem, ale też często jest to kwestia ukierunkowania uwagi. Czyli na przykład na pracę, na rodzinę mamy dużo takich proaktywnej energii, a na siebie i dbanie o siebie nie. Więc ja im na co dzień przypominam, że Ty też jesteś warta, też warto jest o siebie dbać i wtedy jak dbasz o siebie, to masz więcej energii na to, żeby i w pracy być lepsza, i w swojej rodzinie być też taką lepszą osobą i dobrym wzorem dla innych. I dla siebie też przede wszystkim. Więc po pierwsze moje klientki nie boją się uczyć nowych rzeczy, ale nie tylko i wyłącznie napychają tych informacji do głowy, tylko działają w praktyce. I to jest ta bardzo ważna rzecz. Czyli moje klientki w programie Jesteś Warta, w klubie AS, to są przede wszystkim takie osoby, które mają... Pozdrawiam skarby, które mają właśnie chęć, żeby się uczyć, ale uczyć się w praktyce. I też taka ciekawa historia, mogę Wam opowiedzieć. Taki ciekawy cytat, który ja bardzo lubię. Jaka jest różnica między wiedzą a inteligencją? Wiedzą a mądrością, przepraszam. Wiedzą a mądrością. To w takim bardzo fajnym filmie Siła spokoju była taka fajna scena, w której Sokrates właśnie zapytał takiego młodego swojego ucznia odnośnie tego, jaka jest ta różnica między wiedzą a mądrością. No i Sokrates mu po prostu wytłumaczył, że osoba, która ma wiedzę, to wie, jak umyć okno, a osoba, która jest mądra, to okno myje i ma umyte okna, nie? To jest tak samo, jak my mamy nieraz dużo wiedzy, jak ja się powinnam, wiecie, ruszać, ile pić wody, ile sypiać, jak jeść. Natomiast
jeżeli my tego nie robimy w praktyce, to się nic nie zmienia w naszym życiu, więc tak jakbyśmy tej wiedzy nie miały. A często jeszcze osoby, które wiedzą, to się jeszcze noszą, o, ja wiem więcej od innych, nie? To nie. Moje klientki mają w sobie też sporo takiej pokory i rozmawiamy, dopytujemy, ja je sprawdzam, jakie mają właśnie i efekty, jakie mają też, ile tych treningów jest zrobionych, jak idą z dietą i wtedy wiemy, kto w praktyce te rzeczy wykonuje. Kolejna z rzeczy to jest to, że moje klientki nie boją się pytać, czyli mają świadomość tego, że ja też po to jestem, że jeżeli mają jakieś pytanie, to że trzeba mnie po prostu zapytać. I to się nieraz łączy z tym, że jak mają gorszy dzień, wiadomo, że my wszystkie, czy wszyscy mamy gorsze dni, więc jak taki dzień nadchodzi, no to wtedy warto jest przyjść na transmisję, które my mamy, poranną Fit Motywatorkę, później dać znać w komentarzu, czy zadać pytanie i ja wtedy z przyjemnością zawsze tłumaczę. Więc nie boją się po prostu pytać, mają świadomość tego, że przez to, że ja też robię te rzeczy, które one robią i robię to już długo, to wtedy mam świadomość tego, co na przykład zrobić, jak się wydarzy jakaś sytuacja. Często jest to właśnie kwestia tego typu, że trzeba dodać jakąś redukcję stresu, trzeba na przykład odrobinkę zmienić metodę, w jakiej pracujemy, czy tam odrobinkę makro pozmieniać. Więc nad takimi rzeczami też pracujemy. Kolejna z rzeczy, to jest taka trzecia rzecz, to mają bardzo wysoką etykę pracy moje klientki. Wiecie, jak to jest, jak się inwestuje pieniądze właśnie w współpracę z trenerką i dla niektórych, jakby wiadomo, ten próg finansowy jest różny w różnych programach. Natomiast jak moje klientki zapłacą właśnie za moją pracę, to wtedy, bo tam, gdzie my dajemy pieniądze, tam dajemy naszą uwagę. I jak one już się zdecydują i zapłacą, to wtedy, jak to są osoby takie właśnie, które wiedzą, czego chcą, które są w dobrym miejscu, nie? Że faktycznie wiedzą, co chcą, no to są proaktywne, czyli po prostu robią to, co jest konieczne. Jeżeli mają trening do zrobienia, to robią i dają znać, że zrobiły. Jak mają dietę do zjedzenia, to jedzą tą dietę i to nie jest zawsze proste, natomiast robią to, w razie pytań piszą do mnie, czy tam rozmawiamy, przegadujemy niektóre rzeczy, ale są proaktywne, czyli robią, mają tą wysoką etykę pracy. Ja bardzo lubię taki cytat z Eleanor Roosevelt. Ona mówiła, że pomiędzy sukcesem a porażką jest taka różnica i tą różnicą jest Twoja etyka pracy. Bo popatrzcie, jest wiele osób teraz, które kupują mądre książki, kupują jakieś kursy, współpracę i generalnie w momencie, jeżeli my tylko i wyłącznie, i to też trochę wrócimy do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy, cześć skarby, czyli jeżeli wrócimy tylko i wyłącznie do tego, że się naładujemy jakąś wiedzą, a nic nie zrobimy w praktyce, to nic nie da. Więc moje klientki, ja je tam mocno motywuję i tak wiecie, popycham do tego i pokazuję, że sama te rzeczy robię i przez to one właśnie z tą swoją etyką pracy idą jeszcze dalej, czyli po prostu najpierw, ja miałam kiedyś taką świetną klientką, z którą właśnie muszę się na kawę umówić online, na online. I moja klientka właśnie najpierw zaczęła ze mną współpracę, ona zrzuciła chyba coś około 20 kg. Po czym jeszcze zaczęła się uczyć nowych umiejętności, dostała awans, uczyła się jeszcze języka obcego. I jest naprawdę dużo takich rzeczy, na które później ona te umiejętności, tą taką dyscyplinę osobistą przekładała. I to jest właśnie ta rzecz, która jest bardzo potrzebna. Więc bardzo mi zależało dzisiaj, żeby wpaść do Was i tak tylko na żywo powiedzieć o tych kilku rzeczach. Czyli zmieścimy się w 10 minutach, taki był cel dzisiaj. To przede wszystkim, jakie są rzeczy, które moje klientki robią, te, które mają największą skuteczność, czyli osiągają te piękne sylwetki, dopracowują je i po prostu są dumne z siebie i wyglądają super. To etyka pracy, to jest też chęć do uczenia się nowych rzeczy, odróżnienie takie duże wiedzy od praktyki i też w momencie, jak jest gorszy dzień, to po prostu rozmawiamy, czyli piszą do mnie, czyli jest pewna taka doza pokory, takiej rzeczy, o której, takiej cechy, o której teraz to wiecie, się tam zapomina, wiadomo, nie, bling bling, tam wiecie, złote zęby połączone, nie, tutaj, żeby wszyscy tylko chcieli na nas patrzeć, nie, gdzie tam pokora, ale
Właśnie, osoby mądre, inteligentne mają świadomość tego, że ta pokora też jest potrzebna, bo my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i się mylimy. Ja sama mam swojego mentora, czy trenera, z którym rozmawiam i który też mnie trzyma w pewnych ryzach, więc to jest nam potrzebne na różnych etapach. Więc, kochana załogo, ja jestem Ania Sośnierz, online fitness coach. Dzisiaj tak spontanicznie wpadłam do Was, żeby powiedzieć o tym, jakie są cechy moich najskuteczniejszych klientek, i przez te niecałe 10 minut Ci o tym mówiłam. I jeszcze raz tylko powiem, że jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc osobiście, dobrać dla Ciebie jakiś dobry program i sposób na to, żeby się odchudzić bez restrykcyjnych diet, trenując w domu, to najlepiej jest napisać do mnie na Facebooku Anna Sośnierz Trenerka lub na Instagramie Anna Sośnierz. Dobra, wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo za dzisiaj. Właśnie jest z nami i Aga, i Joanna, czyli dwie moje klientki, które są właśnie bardzo skuteczne i takie duża duma z nich, naprawdę. Także przybijam piątkę, wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia. Dzięki za dzisiaj. Cześć, kochane.